Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Jak widać po moich rękach, troszeczkę grzebał, ale grzebałem, by postawić coś na kołach, co tam za mną stoi, więc nie uciekajcie. Zobaczcie, co ja za sprzęta kupiłem. Jak widzicie, kupiłem sobie Loncina. Wiem, zrobiłem błąd życia lub interes. Jak widzicie po tytule, chociaż nigdy nie chcę podawać cen, co za ile kupiłem, no ale tym razem zrobiłem wyjątek. Tego sprzęta kupiłem za całe 200 zł. Czy dużo, czy mało? Ocencie sami. Ja zawsze poluję na takie okazje i przeważnie wszystko, co kupuję, no to kupuję gdzieś w takich cenach, ponieważ jestem Januszem biznesu. Dlatego dużo rzeczy próbuję zrobić sam, nie kupywać nowych. Jak i nie bez powodu nauczyłem się mechaniki, żeby nie dawać komuś, a zrobić samemu. Cóż mogę powiedzieć o tym sprzęcie? Od razu wam mówię, że wszystko w tym Loncinie nie jest w takim stanie jak w dniu zakupu, tak wam powiem, ponieważ przód przerobiłem, zdystansowałem po swojemu. Przód jest zdystansowany przeze mnie, jest o wiele lepiej. Koło jest centrowane, no nie ukrywajmy, ale oponka jeszcze jest nawet w miarę. Poprawiłem zaciski z przodu. Zacisk z przodu poprawiłem, czyli zeszlifowałem klocki, wycentrowałem tutaj wszystko, żeby ładnie hamulec przedni hamował, jest żyleta. O dziwo, co mnie najbardziej dziwi, ale też jest dużym plusem, nie ma wycieków w lagach przednich. Albo się wylały całkowicie, ale nie widzę w ogóle wycieków, więc raczej nie ma z tym problemu, nie ma wycieków. Wyciek był z silnika, o czym dowiecie się w następnym odcinku, co tam było. Lecz od razu wam mówię, że to była taka drobnostka, że nie dołożyłem do tego nic. Po prostu tylko dwa o-ringi i dwie śrubki, no trzy śrubki. Dwa o-ringi, trzy śrubki i wyciek z silnika zlikwidowany. Co do tyłu. Tutaj była parodia. Wahacz tylny nie jest oryginalny. Jest dorabiany przez kogoś. I tutaj muszę powiedzieć, że jest z tym właśnie problem, no. Bo ktoś tak to wycentrował wszystko, że jest... parodia, tak wam powiem. Naciągi też są robione przez kogoś. Też jest to strasznie kiepskie rozwiązanie, no ale cóż, mogę się doczepiać. No, Loncin tyłem wahaczem ściąga go w bok. No, tylko i wyłącznie przez te spawy. No, jest kiepsko zespawany ten wahacz. I tak podciągłem go troszeczkę, bo wahacz zwężałem o centymetr z jednej i z drugiej strony, żeby weszła ze skutera, z koła przedniego, bo tutaj była zwykły kawałek gwintu wygięty, no nie bez powodu się wygiął, no bo jak wahacz był taki szeroki, i tak jest dalej za szeroki ten wahacz. Nie wiem, kto to robił, no ale jest o wiele, wiele za szeroki. Ja bym go jeszcze zwężył, no ale robiłem pod ośkę, więc... I tak będę robił nowy wahacz, więc tutaj za bardzo nic nie będziemy mówić. Wahacz jest oczywiście zwężany, czyli pospawany przeze mnie. To od razu wam mówię, nie puści, ale i tak na tym nie będę jeździł wahaczu zbytnio, tylko przetestuję skrzynię i tyle, bo no, więcej nie mam co za bardzo tutaj grzebać. Amulet tylny mam, tylko nie jest zamontowany, no bo szkoda było w ogóle go montować po tym wahacz, jak będę robił nowy. Amortyzator z tyłu jest nieoryginalny od Loncina. Jest jakiś kupny, ale tak samo uchwyt się upierdzielił, no i musiałem dospawać od nowa, no ale to też jest tak wszystko na pożal się, tak wam powiem, ale zero luzów,
zero luzów jest na tyle, więc tu byłby minus taki, że no... Minus taki, że to wszystko jest po skosie, plus taki, że przynajmniej nie ma luzów. Cóż, no żeby mi łańcuch nie spadł, bo tutaj łańcuch spadł właścicielowi i rozwalony jest stator. Jedna podpora impulsatora jest rozwalona, ale druga jest cała, więc to jeszcze będzie lata jeździć. Ale znowu jest problem taki, że łańcuch przeciągało do boku. I co zrobiłem? Zamontowałem ślisk łańcucha z KTM-a. Z KTM-a jest ślisk zamontowany. A patrzcie tu, z czego jest prowadnica? No kurna, chyba też z KTM-a. To jest zrobione wszystko prowizorycznie na szybkości, żebym tylko się przejechał kawałek i żeby sprawdzić, czy skrzynia chodzi i ten, jak będziemy robić nowy wahacz, no to wtedy będę się bawił. Koła oczywiście duże, jak widać, to duże koła, chociaż wolałbym wersję na tych mniejszych kołach, tak wam szczerze powiem, bo byłby niższy i by to lepiej to wyglądało, a tak to te duże koła tak troszeczkę szkaradnie wyglądają. No będzie się lepiej na kamyczkach jeździć, ale no minus jest taki, no że to szkaradnie trochę wygląda na moje oko. Po szycie siedzenia ktoś wymieniał. No jednego plasticzku brakuje, jak widać tutaj boczku pola numerowego i przedniego błotnika brakuje. No jak za tą cenę, no nie jest tragedia. No gripy jakie są, takie są. Ładnie oizolowane. Sprzęgło jakieś tam czuć. Nawet słychać. Słychać, że chodzi. Daje o sobie znać. Linka gazu nowa. Gaz chodzi. Przedni hamulec, jak mówiłem, też jest żyleta. No zbytnio więcej nie mogę powiedzieć. No, to jest lonci. No, rama jest w miarę prosta. Będzie tutaj sporo przerabiania. Z tego co widzę, żebym ja na tym mógł jeździć, żeby tym pozapieprzać troszeczkę po dziurach, to jest tutaj troszeczkę do poprzerabiania. Oczywiście na pewno trzeba będzie zrobić jakieś wzmocnienie pod spodem, żeby nóżki nie były przykręcane do silnika, tylko żeby były dokręcone do jakiegoś kawałka grubej blachy, a zarazem żeby ta blacha była odkręcana, nie? Tak, żeby dokręcać. No nie wiem, jeszcze wymyślę to jakoś, ale zrobię na pewno. I wzmocnienie tak jak w moim RC zrobię bar z przodu takie dokręcane, nie? Tutaj, żeby po prostu cały było tak jakby rama, żeby była zamknięta, nie? Coś takiego zrobię, a zarazem, że te elementy były odkręcalne. Wtedy obciążenia na silnik wtedy już nie pójdą, tutaj w tym miejscu. I nie powinien wahacz pękać wtedy, bo zamontuję prawdopodobnie, jeszcze się zastanowię dobrze, ale może zrobię kiwaka do tego, bo jest mały strasznie skok z tylnego amortyzatora, jak widzicie, a dzięki kiwakowi to zwiększy się ten skok. Tam mi się wydaje przynajmniej, że będzie to w większym zakresie wtedy ten wahacz tylny chodził. Chociaż i tak za bardzo nie może, no bo jest no wydech, no musiałby uderzać w wydech. Jeszcze zobaczymy, no na razie zbytnio nie będę się rozgadywał, bo to wszystko wyjdzie na bieżąco. Tylny ogon zrobimy dokręcalny, z jakiejś stalowej rurki, nie z gównolitu. Tak, żeby był dokręcany tutaj, jak w każdym innym motorku. No i plastiki, zobaczymy, no będziemy powolutku tego lącina robić. Tak, żeby zrobić najlepiej za darmo, nie dołożyć do niego ani grosza. No tyle słów o ramie. Koło scentrowane, z przodu, z tyłu lekko i gdzieś tu na półkach coś przeciąga delikatnie, bo względem środka tego tak minimalnie koło ucieka do boku. Kierownica prosta. Z tej strony jeszcze coś pokażemy. No, no to stało więcej niż jeździło chyba. No. I teraz pewnie was interesuje no siul z tą ramą. Rama może być jaka jest, no ale czy silnik, serce, najdroższa rzecz w tym sprzęcie działa. No jak mówiłem, no były wycieki. A poza wyciekami... No, paliwko puścimy.
poza wyciekami. Tym, że kopci, to się nie przejmujcie, bo nalałem paliwo z olejem. To miałem rozrobione do piły, nie? Więc będzie kopcić. Gaźnik do czyszczenia, ale też może się dławić przez filtr, bo jest cały zawalony błotem. Filtr jest cały zawalony błotem, nie ma tutaj nic na korku. To jeszcze będzie coś zrobić, jakiś odpowietrznik, żeby tutaj woda nie leciała do środka, do paliwa. No ale jak widzicie, serce chodzi. Kompresja jest. Silnik o pojemności 110, to widać gołym okiem. 110. Jazda próbna i to wszystko to ukaże się prawdopodobnie niebawem, chyba że wyjdą jakieś znowu kolejne problemy z tym sprzęcikiem. Ale z tym, kurde, prowadnicą od KTM-a lepiej wygląda. Oponki, jak widzicie, też mają trochę bieżnika, więc tu też nie jest źle. No, dziadowska opona z tyłu, z przodu jest taka w miarę bieżnikiem, ale no dobra, to ja się będę z wami żegnał. Ocencie, czy zrobiłem dobry zakup, czy utopiłem pieniądze. No, myślę, że nie. Co zamierzam z tym sprzętem robić? No, na pewno jakieś tam testy, jakieś upgrade'y, jakieś tuningi, coś w tym stylu. Młody Bryk też kupił sobie Loncina. Pisał tam, że MRF, no ale to koło MRF-a nawet nie stało. Kupił testy Loncina, tylko że on ma 125. No zobaczymy, coś się wymyśli, może raczej razem nie pojeździmy jeszcze, bo jest kawałek drogi do jazdy. Ale kto wie, co będzie w przyszłości, jak doprowadzę tego Loncina. Według mnie do perfekcji. Będzie trochę przerabiania, no. Ale na pewno jakieś światła wlecą. Jakiś tuning, żeby nie chlapało. Może założę moje stare plastiki z RC. Z RCU. Moje stare plastiki może założę. Nie wiem, zastanowię się. Podobało się, łapeczka w górę. Nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. To ja się z wami żegnam po raz kolejny. Na razie, trzymajcie się. Do usłyszenia. Do następnego odcinka. Hej!